Ruszamy w dalszą drogę. Trafiamy na Kujawy i Pomorze, a konkretnie do wsi Gzin, położonej na terenie Zakola Wisły, wśród nadwiślańskich parków krajobrazowych, wśród 5 rezerwatów przyrody. To właśnie tu swoje miejsce na ziemi, ale także do prowadzenia ekoagroturystycznego gospodarstwa znaleźli Państwo Alina i Jacek Krawisz. To jest dom z duszą, twój dom rodzinny, tu się urodziłaś. Jak to się stało, jak doszliście z mężem do tego, że stworzyliście tutaj gospodarstwo agroturystyczne? Wiesz co, to był przypadek, tak się życie potoczyło, że wróciłam na moje stare korzenie. Jestem trzecim pokoleniem, które tutaj mieszka. Nie myślałam, że tak się ułoży. Śmierć mojej mamy spowodowała, że wróciliśmy, wtedy mieszkaliśmy w Walii, w Wielkiej Brytanii. No i musieliśmy znaleźć sposób na życie. A że wtedy odkryłam, że to jest tak piękna okolica, czyste tereny, przepięknie położona nad pradoliną Wisły, więc cudowne miejsce właśnie na rozwinięcie gospodarstwa agroturystycznego. To doświadczenie za granicą też spowodowało, że mieliśmy już inne spojrzenie. No i co ważne, jest to miejsce, tak jak mówisz, rodzinne. Ja się tutaj urodziłam. Mój dziadek przybył tutaj w 1928 roku i to jest cała historia rodziny, cała historia rodu Pachota. Moje wujostwo, ciocia, rodzice, to były tak osoby ciekawe. Po każdym pozostały wspaniałe pamiątki. Mamy obrazy, które malowała ciocia, mamy dwie powieści rodzinne, mamy wiersze, które pisał mój wujek. Każdy z pokoi nosi imię członka rodziny i zgromadzone są w nich pamiątki po tych osobach. W jakim pokoju teraz jesteśmy? Jesteśmy właśnie w pokoju Janek, dziadka, który to on właśnie tu przybył. Wielki, wielki działacz społeczny, wielki sołtys. Tutaj mogę wymieniać jego zasługi. Parę lat temu mieszkańcy ufundowali tablicę pamiątkową, żeby dziadka właśnie upamiętnić. Także ja jestem dumna. Gospodarstwo ma wiele atrakcji. Gości przyciągają tu jednak także smaki. Agroturystyka jest prowadzona z poszanowaniem natury i ekologii. Co najbardziej przyciąga tutaj gości? Natura, cisza, spokój? No mi się właśnie wydaje, że ta natura, cisza, spokój. W ogóle znajdujemy się na terenie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego i mi się wydaje, że ludzi właśnie ciągnie tutaj w takie tereny. Zresztą tutaj mamy tą Dolinę Wisły, są tak piękne widoki. Ptaki, owce, wrzosówki, ryby. No ryby tak, ale ptaków, ptactwo jest bardzo dużo, bo to jest to ptactwo, które żeruje właśnie nad Wisłą tutaj w tych wszystkich szuwarach. A tu tamtego miejsca są po prostu sielskie klimaty. Bazujemy tutaj na tej takiej wiskości. Jest cisza, spokój, jest też można u nas sobie posiedzieć przy ognisku wieczorkiem, upiec kiełbaskę, czy właśnie nawet pograć na gitarze, poleżeć na leżaczku sobie w dzień, gdzieś w cieniu, pobiegać nawet po łące tutaj u nas. Można powiedzieć, że tutaj właściwie można zaznać hortiterapii, aromaterapii, po prostu odpoczywać. Mamy dużo naszych własnych ziół, dużo kwiatów, gdzie na kwiatach żerują właśnie pszczoły głównie. No i samo zdrowie. Można się wyciszyć, odnaleźć jakby swój spokój wewnętrzny taki. Mamy ogród specjalny, nawet takie mamy kwatery, gdzie z obsadzone roślinnością, tam jest osłonięte wszystko nawet od wiatru, od widoku i można sobie tam naprawdę położyć na leżaczku, odpocząć. Uprawiamy w ogóle swoje warzywa. Mamy taki jagodownik, gdzie mamy jagody, borówki, porzeczki, wiele takich krzewów, które kwitną, pachną. Później można sobie jesienią to podjadać czy latem. Jest taki inny klimat niż tego pędzącego miasta. Tutaj czas płynie troszkę wolniej u nas. Jest tak spokojnie, swojsko, tak jakby wracało się takie jakby pierwocin tutaj życia tego codziennego, tak jak to dawniej było, bez tego pośpiechu ciągłego. Właśnie często nasi goście tak pierwszy dzień, widzę te zmiany, jak pierwszy dzień przyjeżdżają, są w takim pędzie. Aż drugi, trzeci dzień, to już tacy są inni, tacy jak kot leniwy taki, który się przeciąga nam na słońcu. Także to jest ten całkiem inny klimat wsi.
Kulinarne menu nawiązuje do kujawsko-pomorskiej regionalnej kuchni, a w tej nie brakuje gęsiny. W końcu ten region to prawdziwe gęsie zagłębie, a gęś kołucka to główny produkt eksportowy polskiego drobiarstwa. Słyniecie z gęsiny. Co serwujecie swoim gościom? Co serwujemy? Przede wszystkim to są te dania tradycyjne, czyli zawsze jest czarnina, okrasa, pierogi z gęsiną. Przygotowujemy przepyszną pieczoną gęś, faszerowaną kaszą, jabłkami, śliwką, cebulką, gęsi pipki. To taka nazwa typowa dla gęsiny, a to są dwa rodzaje gęsich pipków, duszone żołądki i nadziewane szyje. W listopadzie gęsina ma szczególny wymiar i zupełnie inaczej smakuje. Tak, ona jest zupełnie inna w listopadzie smakowo. Ta gęsina z sierpnia ma inny smak, a ta listopadowa to jest po prostu bogactwo smaku. No i te półgęski, które właśnie przygotowujemy w listopadzie z tej gęsi, najpierw solimy piersi, a potem długo je wędzimy, bo to jest proces 40 godzin wędzenia w niskiej temperaturze. No i też nasi goście uwielbiają okrasę, którą przygotowujemy, wątróbkę. Wasze gospodarstwo słynie z potraw regionalnych i z tego, co sezonowe, co jest na polach, w ogrodach, w sadach, to u was na stole. To jest podstawa właśnie tej naszej kuchni, że pracujemy tylko na tych produktach, surowcach, które pochodzą z naszego ogrodu, z naszego warzywnika, ale też od okolicznych rolników, ogrodników. Staramy się kupować też to, co jest ekologiczne i certyfikowane. A potem no, to ma przełożenie na smak i na jakość tych dań, które podajemy na stół. No i to jest właśnie to, czym się nasi goście zachwycają i doceniają. Zawsze, gdy jestem u was, to drożdżówka na dwa palce, trzeba ją zaliczyć i chlebek ze smaluszkiem. Czy rzeczywiście to tak wygląda, że goście, którzy tu przyjeżdżają, chcą spróbować tego sielskiego, prostego jadła? Tak, ja myślę, że wiele osób przyjeżdża tutaj może nie tylko dla jedzenia, bo przecież to miejsce nasze ma swój klimat, taki, który stworzyliśmy, ale to jedzenie nasze jest też takim ważnym elementem pobytu u nas, a także biesiad, które nasi goście organizują i faktycznie ta prostota, ta drożdżówka z tymi sezonowymi owocami, czy ten chleb, który jest wypiekany na zakwasie, w piecu chlebowym i z tym smaluszkiem i cebulką. To jest takie proste jedzenie, do którego wszyscy chyba tęsknimy. Działalność agroturystyczna odgrywa istotną rolę w przemianach wsi, przyczyniając się do rozwoju przedsiębiorczości oraz rynku pracy w rolnictwie i na wsi. Wpływa również na wzrost popytu na produkty rolno-spożywcze w miejscowościach turystycznych, podtrzymuje folklor, wymusza inwestycje, sprzyja pobudzaniu aktywności środowisk i stymulowaniu współpracy, wykorzystując wartości związane ze specyfiką społeczną, kulturową i przyrodniczą wsi. Stwarza możliwość dochodzenia przez gospodarstwa do takiego poziomu przychodów, który umożliwia ich rozwój.